krzyż, lecz nas za siebie ochyli Bogu Rodzica. Przypominamy sobie te najważniejsze wydarzenia z naszej historii. Grunwald, zwycięstwo, wierny na skalę światową. Przypominamy sobie odsiecz jedyńską, kiedy ocaliliśmy nie tylko naszą wolność i państwowość, ale wolność i państwowość całej Europy. Podobnie Bitwa Warszawska, cud nad Wisłą, kiedy ocaliliśmy od zalewek bolszewizmu całą ówczesną Europę. Może także warto przypomnieć te chwile, które nastąpiły, te wydarzenia historyczne po utracie niepodległości w 1795 roku. Jeszcze wcześniej, przed trzecim rozbiorem polskim, selekcja kościuszkowska, czy dwa wielkie powstania listopadowe i styczniowe, kiedy bohaterski sposób stanęli się w obronie naszej tożsamości narodowej. Chociaż powstania były niebyłe zwycięskie, to jednak utrwalała świadomość narodową. Począwszy od starszych, aż po najmłodszych. Tak bardzo, że nawet dzieci stawały w obronie polskości, jak dzieci wrześni, stawały w obronie polskiej mowy. Czy świadomość narodowa drzymały, nie poddając się pruskim naciskom. To wielkie wydarzenia z naszej historii. Jest takie przysłowie łacińskie: historia vide magistra est. Historia jest nauczycielką życia. Obyśmy z tego, co przeżyliśmy, co przeżyli nasi przodkowie, jak walczyli w obronie polskości, umieli wyciągnąć wnioski. By z tego daru dobrze korzystać, by nasza historia, z której możemy się chlubić i z której możemy być dumni, była dla nas rzeczywiście nauczycielką. I kiedy przypominamy sobie ten fakt utraty suwerenności na koniec XVIII wieku, trzeba przypomnieć, że to wynik nie tyle słabości militarnej, co panem moralnej, narodowej. Kiedy szerzyło się imperium weto, kiedy bardziej ważne były, ważniejsze sprawy grup jednostek niż sprawy narodowe. I dzięki Bożej opatrzności przyszedł rok 1918, koniec I wojny światowej i odzyskanie niepodległości. Bóg dał nam tak wielkie postaci, jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wicenty Witos, Wojciech Korfanty, wielu innych, dzięki którym możemy mówić, dzięki którym zawdzięczamy, im zawdzięczamy także tą naszą niepodległość. I choć to postacie tak różne programowo, światopoglądowo, to jednak jeśli chodziło o ojczyznę, stanęli ponad podziałami, zjednoczeni w otoku najważniejszym, szli pod hasłem Bóg, honor i ojczyzna. I dzięki tak wielu wybitnym Polakom, wielu bohaterom możemy dzisiaj cieszyć się wolnością. Tym wielkim darem Bożej obecności. Ale to nie jest, mówiąc słowem angielskim, dar, skarb do zakopania. Wolność i niepodległość staje się przed nami jako zadanie. Może właśnie i to Narodowe Święto, i ten wielki jubileusz. Warto zrobić sobie także choćby mały, taki narodowy rachunek sumienia. Utraciliśmy niepodległość w XVIII wieku na skutek potęgi militarnej zaborców. Nie mamy dobrego sąsiedztwa, dobrego położenia geopolitycznego. Ale dzisiaj wydaje się, że przystąpił wróg jest groźniejszy, bo wróg, który nie idzie z karabinami, bagnetami, ale wróg, który chce zabić ducha narodowego.
ludzi, i organizacje, które finansują, które chcą zabić ducha narodu, tego ducha moralnego, sprawiają, że wielu zachłysnęło się wolnością, pieniędzmi, zachodem, Unią Europejską, nie widząc zagrożenia, patrząc bardziej na dobrobyt materialny, a nie dostrzegając zagrożenia dla ducha, dla tożsamości narodowej. Choćby sprawa polskich rodzin, także często spojrzenie na małżeństwo jako tylko kontrakt, który można odrzeć i zacząć nowy, a nie sakrament, coś, co ma święcać. I każe nam się podziwiać kobiety z brodą, każe nam się dopuszczać mężczyzn w głowach dzieci. I to jest zagrożenie dla współczesnej wolności. Zbieramy się w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Wielu z nas tu obecnych zna ten wzorzec, tę modlitwę świętego Michała Archanioła, wspomaga nas w walce. Może warto tutaj przypomnieć historię tej modlitwy ułożonej przez papieża Leona XIII, który na modlitwie miał wizję rozmowy Chrystusa z szatanem. I szatan mówił, że będzie, że zniszczy Kościół, a zacznie od niszczenia rodziny. I to jakby dokonuje się w jakiś sposób na naszych oczach. Ale to narodowi świętego nie chcemy popadać w pesymizm, ubolewać nad zagrożeniami, ale patrzeć się na wielkości po prostu. Bo można by przytoczyć także pewne przepowiednie mistyków, wielkich ludzi, wielkich ducha, którzy mówili, że Bóg może Polskę wywyższyć, ale jest jeden bardzo ważny warunek. Polska musi zachować wierność Panu. I w tym roku sumienia warto sobie pomyśleć, czy Polska naszych czasów, stulecia odzyskania niepodległości, dochowuje wierności Bogu. I o tą wierność trzeba się tak bardzo modlić i Boga prosić. Bo nasza tożsamość narodowa to także tożsamość chrześcijańska. I kiedy chcemy występować w obronie wolności i niepodległości, to trzeba stanąć także w obronie wiary. Z naszej najnowszej historii i najnowszego zniewolenia komunistycznego można sobie zobaczyć. Komuniści walczyli z Kościołem nie dlatego, że byli niewierzący, ale dlatego, że Kościół bronił ducha narodowego, że Kościół broni człowieka, jego tożsamości narodowej. Bo nasza tożsamość narodowa zawsze złączona była z tożsamością chrześcijańską. I dlatego, ratując się dzisiejszym świętem, dzisiejszą uroczystością, trzeba nam tej postawy obrony tego daru, wolności i niepodległości. Wielcy Polacy to mówili, pomyśleli Janowo II, że właśnie to jest dar, ale nie na teraz, na zawsze. W obronie wolności, niepodległości trzeba nam stawać. I jakby, kiedy patrzymy na słowa dzisiejszej Ewangelii, dzisiejszej niedzieli, o tej głupowej wdowie, która rzuciła sobie grosz do skarbowej, można powiedzieć, odnieść to do naszych postaw patriotycznych, do spraw ojczyźnianych. To nie tylko władze kraju, władze samorządowe mają odpowiadać za dobro ojczyzny. To każdy z nas, tam gdzie jest, tam gdzie go Bóg postawił, może stać się patriotą, może stać się obrońcą niepodległości i wolności. I nikt nie może powiedzieć, że ja nic nie mogę zrobić. Moja uczciwa praca, moja dobra postawa, moje otwarcie na drugiego człowieka, tam gdzie jestem, to mój patriotyzm. To moja praca dla dobra ojczyzny. Dzisiaj w to uroczystość i święto narodowe chcę sobie uświadomić. Wolność i niepodległość nie zależy od innych, od tych, którzy dzierżą władzę, ale wolność i niepodległość zależy ode mnie.
Za to wolność i nieobległość musi czuć się